Witamy ponownie w Bydgoszczy, jak zwykle z ekipą Barbarians, czyli Wojtek, Michał. Dziś kolejna technika, która jest... Pierwsza będzie to Giant Punch. Zaczniemy sobie od uderzenia giganta w głowę. Znowu przekroczymy kilka płaszczyzn, tym razem inne narzędzie. Środek ciężkości jest zupełnie inaczej rozłożony. Nasz ciężar jest tym razem mocno dystalnie od środka, od naszego centrum, bo ta kula to ona waży w tym całym przyrządzie. No i to ona robi tą robotę. Wojtek na dużej podstawie, na dużym wykroku, nodze wykroczno-zakrocznej, wykonuje uderzenie giganta w głowę. Co jest tutaj bardzo ważne? Zatrzymanie w czas głowni Mace'a. Jeżeli ta praca by przekroczyła oś ciała, to znaczy, że tułów nie pracowałby. W momencie, kiedy Wojtek zatrzymuje Mace'a, wtedy dochodzi do największej pracy naszego tak zwanego core. Można się dopatrzeć tutaj elementów z dwuboju, ponieważ kiedy Wojtek ma nogę wykroczną i zakroczną, obie są w rotacji wewnętrznej, jak podczas Tak, jest to trochę podrzutu. Taki split, tak, można tak powiedzieć. To na pewno daje dużą stabilizację dla kolana przez tą przejście na dynamiczną pracę. Drugą technikę mamy uppercut. Można doszukiwać się tutaj wiosłowania, można doszukiwać się tutaj, jeżeli mówimy bardziej szczegółowo, może nawet i mobilizacji przejścia odcinka piersiowego w odcinek lędźwiowy, ogromnej pracy na obręczy barkowej. Przypominam, że ten ciężar jest rozłożony. Ten ciężar jest na samym końcu. Mace nie waży dużo, on waży 5 kg, ale to 5 kg mieści się w żółtej kuli. Więc trzymane na tak dużym dystansie no robi ten ciężar. Co jest bardzo ważne? To jest podstawowa technika, która już wymaga od nas kontroli biodra, kontroli miednicy. Jeżeli ta miednica nie byłaby kontrolowana i Wojtek podczas ruchu wychodziłby do przodu, to znowu tracilibyśmy tą pracę, którą chcemy, czyli nasz core znowu by się poluźniał. Tutaj Wojtek kontruje biodro, przez co praca na tułowiu jest dużo, dużo większa. Czyli możemy powiedzieć, że mobilizujemy również odcinek piersiowy. Bardzo fajne ćwiczenie, bo w gruncie rzeczy pracujemy w płaszczyźnie strzałkowej, ale w ten sposób, gdzie nie jest to ruch symetryczny. Dokładnie tak. Dzięki chłopaki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki.